To jaki był ten tydzień, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zdarzenia w naszym mieście? Co do sytuacji na drogach powiatu szczecineckiego, w minionym tygodniu policjanci wyeliminowali z naszych dróg 4 nietrzeźwych kierujących. Rekordzistą okazał się być 47-letni mieszkaniec gminy Grzmiąca. Policjanci posterunku policji w Barwicach podczas kontroli drogowej kierującego rowerem ujawnili, że mężczyzna znajduje się w stanie trzeźwości, mając prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec Kołobrzegu. Policjanci szczecineckiej drogówki podczas kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki DU ujawnili, że mężczyzna znajduje się w stanie trzeźwości. W chwili badania ten kierujący miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci obligatoryjnie zatrzymali temu mężczyźnie prawo jazdy. Sprawa oczywiście trafi do sądu i przypomnę, że mężczyźnie za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w minionym tygodniu szczecinecka drogówka zatrzymała 2 kierujących, którzy w terenie zabudowanym mieli zbyt ciężką nogę. Pierwszym kierującym okazał się być 41-letni mężczyzna, który poruszał się osobowym Mercedesem. Kierujący w terenie zabudowanym, a dokładnie w miejscowości Wierzchowo, poruszał się 102 km na godzinę, czyli przekroczył dozwoloną prędkość aż o 52 km na godzinę. W tym przypadku policjanci za tak brawurową jazdę sporządzili na kierującego wniosek do sądu. Zgodnie z przepisami mężczyzna stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Natomiast drugi kierujący ze zbyt ciężką nogą został zatrzymany do kontroli drogowej w Szczecinku. 47-letni mieszkaniec naszego miasta pędził Fordem w terenie zabudowanym z prędkością 126 km na godzinę. W trakcie kontroli okazało się również, że mężczyzna nie miał przy sobie prawa jazdy. Mieszkaniec Szczecinka będzie zobowiązany oddać swoje uprawnienia do starostwa, a za brawurową jazdę został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych. Podsumowując wydarzenia, w minionym tygodniu doszło również do przestępstw gospodarczych. Skupię się tutaj na zatrzymaniu 47-letniego mężczyzny, który na terenie swojej posesji przechowywał nielegalne papierosy. W trakcie prowadzonych czynności, a dokładnie w czwartek rano, policjanci Wydziału Kryminalnego Szczecineckiej Komendy ustalili, że 47-letni mieszkaniec gminy Szczecinek na terenie swojej posesji, a dokładnie w garażu, przechowuje papierosy bez polskich znaków akcyzy. W celu zweryfikowania takich informacji posiadanych przez mundurowych, policjanci w czwartek pojechali pod ustalony adres na przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez tego mężczyznę. W garażu znajdującym się na posesji policjanci znaleźli ponad 19 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy. Z wstępnych szacunków wynika, że 47-letni mieszkaniec gminy Szczecinek okradł skarb państwa na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Nielegalne wyroby zostały oczywiście zabezpieczone. Przekazane zostaną do urzędu celnego w Koszalinie, gdzie będą prowadzone dalsze czynności z tym mężczyzną. Co możemy powiedzieć o tym minionym tygodniu, jaki on był, jeżeli chodzi o pracę strażników miejskich, o zdarzenia w naszym mieście? Dzień dobry Państwu. Ostatni tydzień to 87 interwencji podjętych w stosunku do 73 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 14 zdarzeń, z czego w 10 przypadkach interwencje podejmowali sami strażnicy miejsc. Chronologicznie interwencje, o których chciałbym powiedzieć, to przede wszystkim sprawa różnego rodzaju osób upojonych alkoholem. Najczęściej są to osoby bezdomne, leżące w różnego rodzaju miejscach publicznych. Pogodę mamy coraz gorszą.
przebywanie ich w stanie upojenia alkoholowego, leżących nieprzytomnych gdzieś pod balkonami, a takie sytuacje są, czy w miejscach publicznych, czy w krzakach gdzieś na trawie, może się skończyć zejściem. Nie chcielibyśmy, żeby do takich sytuacji dochodziło, dlatego apelujemy, że w przypadku posiadania przez Państwa takich informacji, gdzie oni przebywają, jakichś opuszczonych garaży, komórek, altanek, czy jeżeli widzicie Państwo takiego delikwenta leżącego gdzieś tam w miejscu publicznym, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 986. Będziemy starali się do nich docierać, proponować pomoc, umieszczenie ich w ośrodkach dla bezdomnych, a na pewno będziemy powodować to, żeby przenieśli się w miejsce gdzieś ogrzewane, czy do noclegowni, czy w inne miejsce. W każdym razie no nie można nikogo zostawić na ulicy. 24 października o godzinie 12 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ulicy Szafera, gdzie w trawie miał leżeć mężczyzna upojony alkoholem. Oczywiście dobrze nam znany bezdomny, którego po obudzeniu przewieziono do jadłodajni, gdzie pozostał pod opieką obsługi. Tego samego dnia około godziny 14.20 kolejne wezwanie podobne do mężczyzny leżącego na ulicy Księżnej Elżbiety. Tym razem okazało się, że mężczyzna miał atak epilepsji, w związku z czym na miejsce został wezwany zespół ratunkowy, a mężczyzna został zabrany do szpitala. Tego samego dnia strażnicy brali również udział w zabezpieczeniu miejsca wycinki drzew przy ulicy Polnej. Strażnicy kierowali tam ruchem podczas wycinki 25 października 13.30. Interwencja na ulicy Karlińskiej, gdzie miał znajdować się dziwnie zachowujący się mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że mężczyzna miał obrażenia ciała, że miał zakrwawioną twarz, zakrwawione ręce, w związku z czym strażnicy przywieźli go do szpitala celem udzielenia mu pomocy lekarskiej. 25 października około godziny 14.25 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicą Kołobrzeską zauważył samochód osobowy, który wjechał wprost na rondo, uderzył w latarnię. Na miejscu nie zastano kierującego, natomiast strażnicy powiadomili policję, odłączyli w międzyczasie akumulator, kierowali ruchem do czasu przejęcia czynności przez policję. 27 października 8.55 również kolizja na ulicy Pilskiej, tym razem, gdzie strażnicy najechali na sytuację, w której samochód ciężarowy wyjeżdżając z ulicy Walińskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla samochodu osobowego, w wyniku czego uderzył w samochód osobowy, a samochód osobowy w wyniku uderzenia zjechał na pobocze, uderzając i zatrzymując się na latarni. Osoby jadące tymi samochodami odmówiły udzielania im pomocy lekarskiej, w związku z czym strażnicy wylegitymowali wszystkie osoby biorące udział w kolizji. Udzielili pomocy przy sporządzeniu dokumentów z tego zdarzenia. Na tym interwencję zakończono. Tego samego dnia około godziny 19.30 tym razem interwencja w klatce schodowej jednego z budynków, gdzie upojony alkoholem spał mężczyzna. Oczywiście bezdomny, na miejscu obudzono go, po obudzeniu zaczął awanturować się, w pewnym momencie zaczął się dławić. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który po przebadaniu stwierdził, że po prostu nic mu nie dolegało, oprócz tego, że jest upojony alkohol. W związku z czym został przewieziony do jadłodajni i pozostał pod opieką obsługi. 29 października tym razem wezwano strażników do bezdomnego, który spał pod balkonem jednego z bloków. Również obudzony, po obudzeniu opuścił to miejsce. 27 października 14 strażnicy zostali wezwani na interwencję w okolicy hali targowej. Tym razem w samochodzie osobowym zostało pozostawione dziecko około 2 lat. Natomiast kierujący samochodem, który okazał się osobą głuchoniemą, zaczasnął w samochodzie kluczyki. Wraz z dzieckiem nie był w stanie otworzyć samochodu za pomocą telefonu komórkowego, który posiadał. Skontaktowali się strażnicy z jego żoną, przyjechała na miejsce. Podjęto decyzję o wezwaniu mechanika, który fizycznie otworzył samochód. Można było oddać dziecko matce.
i na tym interwencję zakończyć. W nocy z 28 na 29 października z kolei operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili dwie bójki przed lokalami. Jedna tradycyjnie na ulicy Ordona, a druga na ulicy Strażackiej. Obie interwencje były załatwiane przez policję. W tym tygodniu strażnicy uczestniczyli również w balu Wszystkich Świętych, który odbywał się w hotelu Wiki. Tam organizowali zabawy dla dzieci. Oczywiście zabawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem na drogach. Także to były takie zajęcia czy zdarzenia z ostatniego tygodnia, o których chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.